Zapraszam na 12 odcinek praktycznej nauki jazdy i zaczynam go od poprawienia jednego z poprzednich odcinków. W poprzednim odcinku pokazywałem sytuację, w której warto zostawić trochę więcej niż zwykle miejsca dla większego pojazdu. Ale materiał filmowy, który akurat miałem, nie był zbyt dobrą ilustracją, dlatego naprawiam ten błąd teraz i zaczynam od pokazania Wam lepszej scenki, w której zobaczycie, dlaczego warto dużo więcej miejsca zostawiać na drodze dla większych pojazdów, które wymagają po prostu większej przestrzeni dla różnego rodzaju manewrów. Jadąc pewnego dnia do pracy, zauważyłem kilka cegieł na drodze, na szosie, którą jechałem. Przejechałem to, ale pomyślałem sobie, kurczę, te cegły mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, może dla samochodu, który starając się je ominąć, może zawadzić jakiś inny samochód, dla motocyklistów tym bardziej. Dlatego zawróciłem i postanowiłem te kilka cegieł po prostu z drogi zdjąć. Przy czym ważna uwaga, nawet jeśli taką rzecz dobrą, taki dobry uczynek robicie, to warto też zadbać o swoje własne bezpieczeństwo i te cegły ściągać z drogi, upewniwszy się, że żaden akurat samochód nie nadjeżdża. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. Teraz jeden z moich ulubionych tematów, o którym chyba jeszcze nie miałem okazji Wam powiedzieć. Skręt w lewo. Za chwilę zobaczycie, jak nie należy tego robić. Jaki błąd zrobił ten kierowca Fiata Pandy skręcający w lewo? Ano taki, że ustawił się przed skrętem skośnie do osi jezdni, blokując w ten sposób dokładnie cały pas. Nie sposób było go ominąć prawą stroną w momencie, kiedy on czekał na możliwość kontynuowania tego skrętu w lewo. Drugi problem, który wynika z takiego skośnego ustawienia samochodu, to taki, że on tak stojąc skośnie, gdyby został nawet lekko tylko puknięty z tyłu przez inny samochód, puknięty i popchnięty, zostałby popchnięty prosto pod koła samochodu jadącego z naprzeciwka, co mogłoby się skończyć tragicznie. A teraz zobaczcie, jak należy skręcać w lewo. Oto przykład dwóch kolejnych samochodów, które taki sam manewr, skręt w lewo, zrobiły bardzo ładnie. Powiedziałem Wam chwilę temu, że czekając na skręt w lewo nie warto stać skośnie do osi jezdni. Co więcej, również nawet jeśli tak jak trzeba stoicie równolegle do osi jezdni przed skrętem w lewo, ale już macie skręcone koła, to też jest niebezpieczne, bo tak samo jeśli jakiś samochód przez nieuwagę wjedzie Was w Wasz tył i Was lekko popchnie, to za sprawą tych skręconych kół wjeżdżacie prosto na przeciwległy pas ruchu. Jeżeli akurat z tamtej strony będzie nadjeżdżał inny samochód, no to wjeżdżacie prosto pod jego koła, co też może skończyć się tragicznie. Zobaczcie taką sytuację, że kierowca czekający na skręt w lewo stał co prawda równolegle, można go było ominąć prawą stroną, ale niestety miał już skręcone koła. A teraz mój drugi ulubiony temat, który już wiele razy poruszałem w moich filmach, ale do którego będę ciągle wracał, bo po pierwsze jest szalenie ważny, po drugie niesie duże niebezpieczeństwo,
po trzecie jest nagminnie, ale to nagminnie lekceważone przez kierowców. To jest przejście dla pieszych. Zobaczcie, jak bardzo trzeba uważać, dojeżdżając do przejścia dla pieszych. Jeśli tylko widzicie znak, uwaga, przejście dla pieszych, od razu wzmuszcie swoją czujność. Oto dlaczego. Widząc w tym wypadku przejście dla pieszych oraz samochody stojące przed tym przejściem z naprzeciwka, od razu pomyślałem sobie, że coś jest nie tak, że pewnie na tym przejściu ktoś jest i zacząłem kogoś wypatrywać. I momentalnie, kiedy ten samochód czerwony jadący z naprzeciwka odsłonił mi widok, zobaczyłem kobietę wchodzącą na pas. Gdybym zlekceważył fakt, że dojeżdżam do przejścia dla pieszych, że stoją tam przed tym przejściem z drugiej strony jakieś samochody i po prostu sobie beztrosko jechał, pewnie bym tę kobietę zauważył, ale mogłoby być już za późno. Zobaczcie tę sytuację jeszcze raz w zwolnionym tempie. Uważać należy nie tylko na przejściach dla pieszych, ale też na przejazdach dla rowerów. Spójrzcie sami. Tego typu przejazdy dla rowerów, jak to pokazane na filmie, są o tyle niewygodne dla kierowcy, że one są prawie równolegle do toru ruchu. Przecież ja na początku posuwałem się równolegle do drogi rowerowej, potem przycinałem ją pod dosyć ostrym kątem i wypatrzenie wtedy, stojąc pod takim kątem jakiegoś rowerzysty, zwłaszcza kiedy się nie ma z tyłu szyb, bo na przykład się jedzie samochodem dostawczym, jest niemożliwością. Dlatego to, na co radzę, to jest, kiedy zbliżacie się do skrętu w prawo i jedziecie wzdłuż drogi rowerowej, to wypatrujcie, czy tam jest jakiś rowerzysta, czy nie, już zanim zaczniecie w ogóle w to prawo skręcać. Czyli już w tym momencie, który za chwilę jeszcze raz pokażę na filmie. I na koniec pokażę Wam trzy sytuacje, które ilustrują, jak nie powinno się prowadzić samochodu. Przy czym pierwsza sytuacja, którą zobaczycie, może nie była zbyt naganna, bo było to wykroczenie czy przekroczenie przepisów, ale nie było to aż tak niebezpieczne z uwagi na dobrą widoczność na tym odcinku drogi. Natomiast dwie pozostałe sytuacje są naprawdę naganne, bo nie dość, że były niezgodne z przepisami, to jeszcze manewry zastosowane pociągały za sobą naprawdę duże ryzyko wypadku. Kierowcy, którzy do takich rzeczy się dopuszczają, dla mnie są po prostu zabójcami za kierownicą. Nie bądźcie takimi zabójcami.